Siemaneczko, te beściaki z tej strony Bora. To jest kolejny odcinek z gry Ryzen 2 Mroczne Wody. Już 69. odcinek. Przypadek? Nie sądzę. Okej, jesteśmy na wybrzeżu Ostrzy. Musimy znaleźć po prostu jeszcze jeden artefakt. Chodź ze mną. Oczywiście, jasne. Bierzemy Venturo z sobą. I ciśniemy. Chociaż znowu mi coś mu... O, tu będę chyba sam cisnął. O, ho, 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 ho. Czekaj tu. Czekaj tu. Już się robi. Dlaczego ja sam tu będę musiał? Mogę się teleportować, nie? O, tutaj trochę tego jest. Ale czemu tutaj przypłynąłem? A Jafar pójdzie ze mną? Piękna łajba, co? Dobry statek! Duży statek! A gdzie przekleństwo? Ważny? Duży? Wiele miejsca dla znajdźki! To chyba dobrze. Grunehono! Miss Mila! Co? Ta ładownia przypomina trochę jaskinie. Możesz się tam zabunkrować. No kurwa! To się zabunkruj. On ze mną nie pójdzie. Chodź ze mną. Jasne! Ale spróbuję. Na brzeg do miasta, no do miasta. Osłaniam twoje tyły, stary! A jednak... Czemu znowu jest noc? Ja się pytam, czemu znowu jest noc? Idziemy tam tego krabona królewskiego też dupnąć. Fajnie, że Valentino jest ze mną, czy Venturo. Strzelaj do niego! Kurwa, dobry jest ten miecz. Kurde, ciemno. Dobra, trzeba się jakoś do miasta teleportować. Tu mnie nie mam daleko. Ciśniemy do miasta. Venturo, za mną. Muszę się przespać, żeby moi widzowie mieli lepszy obraz. Nie taki ciemny. Kurde, dawno tu nie byłem. O, co to za małpa? Zrespawniły się wszystkie zwierzaki. No, nie jest źle. Spadowa, jestem pirat pierwsza klasa. Łasą mi za stróżowanie, nie gadanie. To się przesuń. Gdzie tu mam jakieś spanie? Ten mi śpi tutaj, kurde. Rank, złaś. Moje miejsce jest tu. Nie, moje miejsce teraz jest tu, no kurde. Zaraz sobie ze wszystkimi porozmawiam, ale ja muszę się wyspać w pierwszej kolejności. Tu już wszędzie byłem. Nie wiem, czy wszystko pootwierałem, tak mi się wydaje. Cholera, ale tu każde łóżko będzie zajęte. O co chodzi? Kroki? Spierdalaj z tego łóżka. Szukasz czegoś? Tak. Pokaż, co masz do sprzedania. Uuu, co to jest? Ale mój morski tancerz ma więcej. No, nic nie jest chyba lepszy od morskiego tancerza. Kurde, ale ja chcę do łóżka. Czy nie z nim, ale... Gimper by się pewnie ucieszył, ale... Ja nie. Ja szukam osobnego, wolnego łóżka, luźnego. O, i znalazłem. Zasługujesz na lanie, jakiego nigdy nie sprawiła ci matka. A dajże mi spokój, chłopie. Nie strasz, bo się wiesz co. Okej, teraz se pogadamy. Lepiej nic... Nie mam teraz czasu. No to się bujaj w fiucie. Zobaczymy od góry wszystko. Czyli od tej głównej siedziby. Co my tu mamy do zrobienia? Chociaż ja muszę iść w głąb dżungli, jakby nie było chyba, nie? Ty przeklęty. O, Alka-Zelcer. Cisza. Naprawdę chciałbym... Idź. Precz z moich oczu. No, co ci chodzi? Wygrywasz. Zrobię wszystko, co każesz. Pokaż mi jakieś sztuczki z rapierem. Po co? Sztuczki? Jak wykonać kontratak? Wykorzystaj siłę parę. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ale dobra.
Musisz jedynie poprowadzić ostrze. Siła pochodzi z parowania. Nie zabijesz przeciwnika od razu, ale czasem liczy się każdy fajno czas. Fajną masz dziarę, Alcazar CR. No dobra, ale ja i tak już nie mam szmalu. Dobra, włazimy tu. O, tu jest jakiś gigant. Sebastiano. Pokazując się tu. No, o co ci chodzi? Nie miałem wyjścia. Potrzebowałem statku. A gdyby to zależało od Alcazara, spędziłbyś resztę życia w kazamatach. No. Ale to nie zależy od niego, tylko od ciebie. Nie ma już odwrotu. Moi chłopcy w końcu docenili powagę sytuacji. Są lepiej zmotywowani, to pewne. To chyba dobrze. Nie bądź taki czupurny, młodzieńcze. Czupurny? Zdrowia. Zawsze mogę później przekazać cię Alcazarowi. Dobra. Ja już tu ci otwarłem. Ooo. Czyli warto jeszcze ten wszędzie pomanipulować. Wybaczcie. Dobra, powolutku dojdziemy do tego, co to mam otworzyć. O, nie wierzę, że te 4. Znaczy 5. To by było za łatwe, no właśnie. Dziwna sprawa. Też nie wierzę, że tamte. O co tu chodzi? O, jednak. Co tu mamy? Nasilnik myśliwego. Rytuały 10. Ale skorzystam z okazji i zabiorę wszystko. Dziwne, żeby w sumie nie, nie? Dobra, Sebastiano. Alcazelcer jest tam. Tu nie ma nic, nie ma. Tutaj jakiś jeden śpioszek śpi. Ale wszystko ma już umane. Dobra, wchodzimy do góry. Tam jest ta jego córeczka, nie? I tu też była jedna skrzynia, chyba nieotwarta jeszcze. O ile dobrze pamiętam. Tak się mi coś ich wydaje. Odwal się od moich rzeczy. Tam, na pewno się odwalę. Wciąż tu jesteście? No. Czekajcie, zrobię sobie zapis. Już dawno nie robiłem zapisu. Test 2. I otwieramy tą skrzyneczkę. Czyli nie to. Okej. Kolczyk z czaszką, skóra guźca. Zupełnie ci odbiło? No! I to już dawno. Nie wiedziałaś o tym? Co tam było? Czytałem. Nudna książka. Dobra, stąd sobie chyba mogę już wyjść. Tam też nic nie ma. No, tutaj był ten pirat, ale ja go uwolniłem. Nie mam hajsu, to co on mnie może nauczyć? Nie mam niecały 1000. Tam jest brama, którą da się wyjść, więc idziemy na razie na dół. Spróbujemy tutaj rozkminić i pójdziemy w tą dżunglę najwyżej. W sumie nie wiem, czy już w tą dżunglę nie iść. Zobaczmy, co oni jeszcze mają do powiedzenia. Pokaż, co masz. Nie interesuje mnie to, ale czekajcie, ja mogę mu sprzedać. Nie, dobra, już wiem, komu mam sprzedać. Tu masz skrzynkę opróżnioną. Tam jeszcze gdzieś coś było, tam? Nie tam. Wiem, że gdzieś jeszcze coś... A, już wiem gdzie. Ale ja chyba też tą skrzynię otwierałem. Tito nie ma nic, poza świniami, guźcami czy tam czymś. Wiem, na kogo zwalę winę. No. Ten też już ma opróżnione. Spadamy, Venturo. Tutaj tylko i jedzie tym bezrobociem. O, i to mnie to interesuje.
Zapomniałem, tam są drzwi na górze. No dalej, wyłaź! Venturo, czekaj tu. Tam są drzwi czekaj na górze, tu. Przeze mnie jeszcze nie otwierane. Tak jest, sir. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze tutaj prawie luknę. Niczego nie dotykaj. Tak, 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 ja wiem. Już dotykałem. No właśnie. Tu nie ma nic. Nie próbuj niczego innego. Ja wiem. Ciekawi mnie, gdzie jest tamten. Tam są na górze tylko te jedne drzwi. I tamtych drzwi nie otwarłem. Na pewno dobrze pamiętam. Oho! No dobra, dobra. No dalej, wyłaź! Venturo, chodź, nie mamy czasu. Chodź ze mną. Zrobimy... Już się robi? Zrobimy to trochę później. Ja tu idę spać do tego, do południa chyba. Bo z tym rankiem coś jest spieprzone, to nie jest ranek. Sorry, ziomo, ale skorzystam z twojego wyrka. Szukasz czegoś? No. No i co, ja do nocy zaspałem? Kurde, nie pokazuje mi się to. Nie, okej, okay, jest dobrze. A może się zgubiłeś? Mam nadzieję. Okej, okay, ten sobie już tam czeka przed tym magazynem. Więc jest tak, jak chce. Venturo! Gdzie jest Venturo, bo on zaraz za mną pobiegnie do magazynu, ja tego nie chcę. No, Speedy Gonzales, chodźże tu. Czekaj tu. Jasne! A ja tam się powolutku, po cichutku wkradnę. O, właśnie tak. Teraz mnie już nic nie powstrzyma. Drzwi, nadchodzę! A tu jeb, ja już je otwierałem, ale chyba nie. Ja wtedy miałem niewystarczająco punktów. No właśnie. I co tu może być? Tak myślałem, że nie ten. Okej. No i co my tu mamy? Szczura. Zajebiemy szczura. O, sakiewka, srebrne kielichy, złoto. Bierzemy wszystko. Samorodek również, złoto też. I ta książeczka, co to jest? Nie rozumiem, dlaczego Miguel jest tak przywiązany do tego starego worka z prochem. Nigdy z niego nie korzysta, więc czemu nie miałby go sprzedać i zarobić trochę grosza? Już mam worek z prochem. No, już mam. Ale tu jest jakaś skrzynia jeszcze. 50, nie wiem czy taka ciekawa, ale była za drzwiami. Więc może... Co jest? Pierścień myśliwego. No nic ciekawego tutaj nie ma. No dobra, ale kolejne pomieszczenie splądrowane. I dobrze, nie? Tych pomieszczeń tu jest na pewno na tych wyspach jeszcze więcej, gdzie nie byłem, ale... No kurde, nie pamiętam wszystkich, na pewno. Dobra, po co ja się czaję? Przecież już zrobiłem swoje. Odejdź! No dalej! Odchodzę. Wyłaź! Miguel, mogę z tobą pogadać? Te rejestry same się nie wypełnią. Okej, Venturo, chodź. Chodź ze mną. Tak jest, sir! No, schodzimy na dół, posprzedajemy tamtej to wszystko. Tu zobaczymy co. Dziewczynki mają jeszcze do powiedzenia chyba nic. Tam nic nie ma. Moje miejsce jest tu. Świetnie. Jestem głodny. No chuj mnie to obchodzi, chłopie. Pohandlujmy. Właśnie.
Ale ja ci chcę coś sprzedać, koleżanko. Tylko co? Bożki sobie zostawię, na pewno po jeden srebrny talerz, kielichy. Ta, posąg małpy, takie coś to zostawiam raczej. Samorodki 4 jej sprzedam, 20 sobie zostawię. Nefryty zostawię sobie 10. Też maragdy, nie wiem, kurde. Korci mi, żeby je sprzedać, ale ich nie sprzedam, dobra. Co tu mamy do sprzedania jeszcze? 10 zębów. Jedno łoko. A, i lincium nie będę sprzedawał pojedynczo, pierdzielę to. Co to jest? Aha, surowy drób. Motek bym jej mógł sprzedać. Nie, no to w sumie nic. Ile mam? 1650. Nic tu już takiego ciekawego, żeby ona mogła kupić, nie mam. O, ja zapominam, ja mam przecież tą małpę. I papugę. Kurwa, ile pochodni. Dobra, tutaj się nic nie dabluje, jak widzę. Kokosy, włócznie się dablują. Dobra, olać to. A co mogę kupić od niej? Ciekawego w ogóle? Nic. Wszystko, co już mam. No to dobra, a czego możesz mnie nauczyć? Naucz mnie czegoś. Wszystkiego nauczyłam się na Uniwersytecie Życia, ale spróbuję. To kiepski pomysł. No dobra, to olać wszystko. Musimy sobie teraz pójść chyba najprawdopodobniej nie na cmentarz, tylko tutaj, do wioski. Choroba, no ale nie będę... Venturo, czekaj tu. Czekaj tu. Już się robi. Ja się tam teleportuję. Bo to będzie chyba mądrzejsze. Dalej! Dżala, dżala! Jaka dżala, dżala? No i ja muszę wejść do tej świątyni tam. Wtedy tam nie mogłem wejść. Nie wiem, czy teraz mi się uda. No zobaczymy. Zobaczymy. Mam taką nadzieję, bo on mi musi dać jeszcze jedną rzecz. Tak jest przynajmniej w teorii, tak mi się wydaje, no. Na 100% przekonany nie jestem, ale chyba tak. Tylko, że on tu wyjdzie za mną od razu. Że ja tu nie mogę chodzić, coś w tym stylu. Rzeku? Czego chcesz? Czy mówi ci coś nazwa Kanadiktu? Owszem. Czemu pytasz? Badria przysłała mnie tu, żebym odebrał jakąś ofiarę. Udało się. Proszę. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? To już wszystko. Dzięki. Spoko. Spoko, czyli po pewnym czasie musiałem tu jakoś wrócić, no. Okej. Zobaczmy sobie w dziennik. I teraz do Badrii. Ona gdzieś tutaj chyba z lewej strony była. O ile dobrze pamiętam. Albo na wprost. Tu, ona chyba tutaj jest, tak. Nie, to jest Chani. Pobiłeś Tiwasów Gai i mojego ojca. Pokaż prawdziwe oblicze, Tonka. Nie jesteś tu mile widziany. Weź swoją maczugę gromu i odejdź. Shaganumbi nie chcą mieć z tobą więcej do czynienia. Co? O czym ona gada do mnie? Gdzie jest Badria? Ono palawa, piracie. Nie palę nic z tobą. Dobijamy targu? Co ona tu ma? Nic nie ma. O, wychodzę stąd. Gdzie jest ta Badria? Ona nie ma... Ouu. Mogę im otworzyć kuferek. Czyli tych kuferków to zapewne jest dużo, dużo więcej nieotwartych przeze mnie. Okej, łatwy zamek, bo już go rozpiniłem.
Rzechotka. Schemat naszyjnika myśliwego. Dobra. Czyli tu jest Chani, tu jest ta. Bateria chyba jest tutaj, w tej chatce, tak? Też nie. Odczep się! No dobra, dobra, spoko, Molukasie. Ale nie chcę nic od niego kupić. Gdzie jest Badria? Cholera ją wie, gdzie to jest? Ja to muszę jeszcze raz. Nie ta. Nie ta. Tam w chałupie nikogo nie ma. Tu jest Chani. Tam nie. Tu są te frajery. Nie gadam z tobą, bo nie mam czasu. Dobra, mam. Proszę, zebrałem wszystkie ofiary. Cici, dobra robota. No dobra. Opowiedz mi o Kanadiktu. One nie są dla niego. Co? Gadajże wreszcie, dobra? To ofiary na wielkie święto Kanadiktu. A więc chodzi tylko o jakieś głupie święto? Co? Piraci nie świętują letniego przesilenia? Nie, kurwa. Pewnie nieźle komponują się z rumem. Te podarunki? Tak. Śmiesznie wyglądasz, gdy się złościsz, piraciku. Nie mam czasu brać udziału w jakiejś pogańskiej. Ty śmiesznie wyglądasz cały czas. Imprezie. Mam dużo do zrobienia. Chwileczkę. Ty pomogłeś Badrii. Badria pomoże tobie. Proszę, to podarunek. Na pewno ci się przyda, co? Co mi dała? A, dobre, super. Ulele. Ukulele. On nie ma ukulele. Ulele nie chce, dobra. Ty tam coś w chacie masz, nie? No dobra, ale już pustego. Zobaczmy sobie jeszcze u tego ziomusia. Świetna robota. Teraz utkniemy tu na dobre. No i co? No i zobaczmy sobie na dziennik, ale tutaj chyba wszystko już mamy zrobione. Chociaż nie będę patrzył na dziennik, potem sobie zobaczę. Dobra, do beściaki, to by było w tym odcinku na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie o jakimś swoim komentarzu. A jeszcze, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, uczyń to, będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Trzymajcie się cieplutko, do beściaki, na razie, ho, pa, pa.